Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. W tym odcinku spróbujemy rozwinąć nasz system handlowy, dzięki czemu będziemy mogli mieć tak naprawdę dostęp do nielimitowanych surowców, co nam da potężny krok w przód, jeżeli chodzi o rozwój naszej kolonii. Ostatnio nie jest zbyt najlepiej, ale staramy się to opanować. Teraz zobaczymy, na czym ostatnio skończyliśmy. 76 kolonistów, sporo osadników, co oznacza, że będziemy pozyskiwali całkiem sporą ilość surowców. Mamy już 225 dzień. Grupa przy bramie, a daj im coś, obojętnie co. Dobra, z tego co widzę też mamy bardzo dużo waluty. Bardzo dużo pewnie też mamy pudełek z rozrywką, co może nas uratować w pewnym momencie, kiedy będziemy potrzebowali czegoś handlować. Pytanie tylko, czy jakieś się robią karawany? Dwie. Dobra, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. Specjaliści gotowi do działania. Okej, okay, super. Weź poszukaj wilków. Idź pomóż tutaj, super. Ty dotarłeś już na miejsce, więc zbuduj posterunek wspieraczy, okej. Okay. I się coś odkryłeś, super. To ty pójdziesz tutaj dalej. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Jedzenia mamy całkiem sporo, tylko żeby jeszcze to jedzenie było przetwarzane na właściwe posiłki, przez co nie będzie aż trudniej dożywionych kolonistów, aczkolwiek nasza kolonia powoli się rozwija, podnosi po ostatnich kataklizmach, więc myślę, że będzie to raczej tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o zadowolenie w naszej kolonii, które na obecnym poziomie jest no nie najgorsze. Konwój handlowy przybył, super. Co może dalej? No drewno dalej bym mógł sprowadzać. To by był taki priorytet, jeżeli o to chodzi. Mógłbym drewno sprowadzać od chociażby was. Całe drewno wezmę od was, 400. Co mogę jeszcze? No niezbyt, może części jeszcze wezmę wszystkie. I wyszło 766, ok. Dobra. Co możemy za to przehandlować? Gdzie są te pudełka z rozrywką? Może od tego zaczniemy. 700. No niech będzie 70. Ok, potwierdź. Ok. Osiągnięcie nawet zdobyliśmy za przehandlowanie pewnie 10 tysięcy monet srebrnych. Na chwilę obecną. Aha. Dobra, wyślij ciebie na mapę i zaraz zobaczymy, co ci możemy dać do działania. Okej. Okay. Ty jesteś wojownikiem, z tego co pamiętam. Dokładnie, to pójdziesz tutaj. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobra, no brakuje nam sporo kolonistów do działania. No, brakuje tragarzy. Całkiem dużą ilość tragarzy brakuje, mimo tego, że no, pozwalnialiśmy paru kolonistów. Zaraz zobaczymy, jak się zaczną robić tragarze, to będzie można z powrotem pozatrudniać ich do pracy. No ale na chwilę obecną nie ma co. Co nie nadal szukają ludzi do pracy, więc no, zbytnio szybko nam się to nie ustabilizuje. Tak więc wracając, nadal potrzebujemy drewna opałowego, które nam będzie potrzebne do gotowania posiłków. Na chwilę obecną jesteśmy zdolni tylko do przygotowywania pokarmów roślinnych. Specjalista blisko śmierci. Okej, okay, to może pewnie ty potwierdź i ty się już wycofaj. Tutaj pokonaliście, okej. Okay. No i... A i ty jeszcze. Super. I zadanie poboczne zrobione. Tak więc, gdzie można iść dalej? Może taką grupką pójdziecie znowu kogoś pokonać dalej, jakieś odkryć. Tutaj na przykład. Cała trójka pójdzie. Powinno to jakoś zdać sprawę, jakkolwiek. Tutaj też dajemy radę jakkolwiek. To można tak przestawić na chwilę obecną. Ktoś dorasta,
to nam naprawdę może trochę pomóc. Pracowników tutaj chyba. Chyba tak. Źródło wyczerpane, okej. Ale najważniejsze jest to, że tutaj wszystko działa. Czego nie brakuje? Coś mogę tutaj na przykład ulepszyć. Dobrze by było. Przybył konwój handlowy, super. Z czym przybył? Z drewnem, okej. To co nam dalej będzie potrzebne? No można dalej to drewno skupować. Nie będzie to takim najgorszym wyjściem. Spróbujmy narzędzi przehandlować, bo narzędzi mamy całkiem sporo. 188. I tak. Super. Dobra. Jakoś dajemy radę poprzez ten handel. Naprawdę on nam teraz bardzo pomoże. Ty już jesteś gotowa do akcji, to wyrusz na mapę świata. Tutaj nadal specjaliści gotowi do działania. Ty jesteś chociażby gotowy do działania. Okej. To może pójść tutaj i ty pójdziesz też tutaj. Pomożesz, żeby mieć większe szanse przeciwko niemu. Okej. Jakieś już pokarmy się robią dzięki temu, że mamy drewno opałowe się produkuje z tego zwykłego drewna. Myślę, że będzie można powoli przebudowywać tą kolonię ze względu na to, że będziemy potrzebować więcej tartaku, żeby pozyskiwać więcej drewna, które będzie można przetworzyć na drewno opałowe, dzięki czemu będziemy posiadać więcej posiłków roślinnych. Grupa ocalałych? Chętnie. Przyjmij ich. I ciebie dostaliśmy, ty jesteś zwiadem, dobra, to ciebie wyślemy na mapę świata. Tutaj? Tutaj. Utwórz osadnika i ciebie, super. I ciebie wyślemy, no gdzieś tutaj chyba mieliśmy możliwość, dokładnie w tym miejscu. I ty już doszedłeś, tak? Zbuduj posterunek i zbieracz. No jest super. Ktoś się urodził, okej. Ogólnie taka ciekawa historia. Dzisiaj byłem u weterynarza z królikiem, bo coś tam miał problemy z tym, że strasznie się stresował i miał katar. Trochę mu też oczy poczerwieniały, ale ostatecznie do wizyty weterynarza przeszło. Może przez to też, że się przestraszył tej wizyty. Wyzdrowiał magicznie. Nie wiem, nie wiem. Najważniejsze, że jest zdrowy. Tragarzy nadal się nie pojawiają, ale miejsc już domów mamy coraz mniej. Będzie można powoli budować. Kolejny kolonista dorasta. Fala ciepła, co ty tam robiłaś? Pora więdną, okej. Woda będzie więcej używana. Nadal tutaj powoli będzie można zatrudniać kolejne osoby. Jeżeli o to chodzi, chociaż fajne by były te studnie wiercone, żeby ich więcej zrobić. To one mają dużą produkcję wody, a nie wymagają nikogo. Tutaj może. Okej. Szybki kłaścik, taki mniejszy. Dobra, tutaj będziemy już kończyć po prostu te drzewka. Nam niedużo pewnie by zostało. No tutaj można ulepszyć. Już koloniści, w sensie specjaliści wszyscy zostali wyznaczeni do swoich działań. No i cóż, staramy się przetrwać. Energii mamy na plus. No i fala ciepła nastąpiła, niestety. Kino, no nie działa, okej. Ale sauna działa, ma drewno. Umiera ze starości, okej. W sensie no nie fajnie, no ale na chwilę obecną nic nie poradzimy. Ten drobny kupiec. Kto ty może zaoferować? Za warzywa, tak? No za warzywa zawsze chętnie. Jak tam w ogóle karawana?
No niedługo będzie, za 17 godzin dotrze, więc niedługo. Dobra, ciebie można wysłać. Brak tragarzy, to już wiem. Specjaliści gotowi, okej. Okay. I ty możesz pójść chociażby może. Bo tutaj nie odkryjesz, bo jest zablokowane. Tutaj nie, to już jest wszystko wyzbierane. A tutaj możesz iść na przykład. Dobra, teraz wiem, że będę musiał metal sprowadzać. Ktoś się staje starcem, no nie fajnie. Ale już dorasta następna osoba. No to teraz już lepiej. A ta drwala będzie można też powoli zatrudniać osoby. Ale tutaj już jest od razu. Ktoś się zatrudni przy tym. Bo widzę, że już powoli chyba na bieżąco pracowników bierzemy, zatrudniamy. Ile tam? 17 godzin nadal. Okej. Okay. Tu już jesteś gotowy, działamy. Dobra, to a ty jesteś kim? Weź, wejdź tutaj. Ty wejdź. Okej. Okay. Dorasta, super. Mało wody. No, nie fajnie, nie fajnie. Minus 30 nadal. To fajnie by było zbudować. No, ale nie będzie takie proste na pewno. A, już fala ciepła chyba mija powoli. Nie wydaje się, żeby było tak gorąco. Konwój handlowy, okej. Okay. Może następny? Może od was? Nie. Od kogoś innego by chciał blachą handlować? No niezbyt. No to jestem zmuszony wziąć od was, mimo tego, że jesteście nieprzyjaźnie do mnie nastawione. Wezmę wszystkie. I za co, za co, za co? Może jakieś słabe karabinki mam do oddania? No niezbyt. No to co, pudełko z rozrywką chyba, standardowo. 442, super. Potwierdź. No i fantastycznie. I czekamy, aż przybędzie kolejny konwój handlowy. Niedługo też będzie można się przerzucić na szklarnię. O, wygodnie pokonanie, okej. Okay. Dobra, to zrób tak. Ty zrobisz powrót do kolonii. A ty pójdziesz tu. Tutaj widzę, że też osadnik dotarł. Zbuduj posterunek poszukiwaczy. Super. Uwładawczy no nam się nie przyda zbytnio na chwilę obecną. Okej. Okay. Starości. Metale rzadkie zostały zrobione. Dobra, to może ciebie teraz. Po prostu, żeby już te wszystkie badania zrobić. Dobra, spróbujmy nowego może. Zwerbuj. Super. I może zbudujmy też posterunek inżynieryjny. Środek. Tak? Po posterunku. Tak. Dobra, to zbuduj chociażby tutaj. Konwój handlowy przybył, super. Czego w takim razie teraz potrzebujemy? Myślę, że... No, stal idzie. Żywność mamy. Woda na zero. Czyli tutaj już... Pracownicy robią, ale tutaj chata trwala nagle potrzebuje. No cóż, zobaczymy zaraz co będzie. A już się skończyła susza, to tutaj dalej możemy pracowników zwolnić. Okej. Okay. Specjalista gotowy do działania. Dobra, zebrałaś. I zrób powrót do kolonii. Super. Kto by mógł zrobić, ale nie mają stali, więc może więcej stali się zaopatrzyć, jeżeli ktoś ma na handel. No niestety nie. No ale drewno połowy dalej można ściągać. Czemu by nie? Tylko za co tym razem? Karabin automatyczny w ilości 138 sztuk. Całkiem sporo. No i za 9 karabinów. Mimo uczciwa cena. Dobra. Ktoś się urodził.
zapełnić 16. Mimo, że mamy drewno o połowę, to chyba kuchnia nie należy przerabiać tego wszystkiego. Ktoś się urodził, kolejny, super. O, zadanie. Oswobodź miasta, super. No, dajemy radę. Myślę, jakby tak zbudować odnośnie pożywienia. Piekarnię może nie, aczkolwiek kantynę. No mówię, całkiem trzeba by przebudować tą kolonię, bo na chwilę obecną no marnie to wygląda. Z niedożywienia ktoś umarł, no niestety. Dobra, powrót do kolonii. Może zrobić nawet... Bandyci. Rozpocznij walkę, bo to nie ma sensu. Okej. Okay. O, sobie radę na spokojnie. Nagroda też nie jest jakaś super. Dobra, to myślę, że tutaj będzie ta część mieszkalna. Tutaj będzie pozyskiwanie drewna, aczkolwiek tutaj będzie można zbudować kolejną część, jeżeli chodzi o pożywienie. Tak więc, no, zbudujemy sobie kantynę. Tylko jakby to mądrze rozplanować. Może tak? Od razu dwie. Albo nawet trzy. Kiedyś to zbudują, a jak zbudują, to się i znajdzie ludzi do tego. Co, daliście radę? Daliście, super. To iść, ty to zbieraj, a ty sobie wróć do kolonii. Okej. 79, o, dwóch tragarzy nawet mamy, super. Tylko w takim razie będzie można już przydzielać gdzieś powoli pracowników, na przykład tutaj. Oraz, no, leśnika można. Tutaj też by się przydało do kuchni. Zobaczymy, to się zbudowało? No jeszcze nie. Czekamy na ten, na konwój. No to będziemy jeszcze sporo czekali, jeżeli chodzi o konwój. Niestety. Dobra. Ciekawe, czy jest jakiś sposób, żeby te ruiny zniszczyć. Bo fajnie by było się ich pozbyć. O, meteor. Spadnie? Dobra, ciebie wyślijmy na mapę świata. I ciebie też w sumie można wysłać, póki ciebie nie będzie można stworzyć w inżyniera. No ale dobra. Pójdź tutaj i ty mu pójdziesz pomóc. Tutaj. Okej. Po dwóch może sobie jakkolwiek dać radę. Pożywienia mamy całkiem sporo. Niedożywieni koloniści. Ciekawe czemu, mimo tego, że chyba, że nie mają gdzie składować magazyn żywności, będzie można zbudować jeszcze jeden ewentualnie tutaj. Desek nie ma. No cóż. Leśnik tutaj działa, tutaj też działa tartak. Mimo tego, że jakoś niechętnie chyba chodzą po to drewno. Może im ścieżkę tutaj zbudować, drogę brukową. Żeby im szybciej to szło. Zobaczymy. Może teraz będzie lepiej. Ktoś się urodził, super. Będzie więcej rąk do pracy. Jak dają już radę z tym drewnem? Tak średnio bym powiedział. Ale jakoś to zawsze to jakoś szybciej będzie. Specjaliści gotowi do działania? Okej. Dobra, no i zrób powrót do kolonii w sumie. Dobra. Mamy 11 posiłków. Czego wam więcej brakuje? Chyba, że pewnie nie macie gdzie ich składować.
posiłek mięsny może przełóż. Trzeba ten konwój handlowy, okej. Dobra, drewno. Na pewno handel. Części może też. Mięso. 1100. Dobra. Okej. No i coś jeszcze by można. Jeden może. No i super. Otwierać. No betem też można powoli kupować. Nie no, są z tej posiłki, to czemu ludzie ich nie biorą? Zobaczmy, czego ty potrzebujesz. Ilość mięsa i warzyw. Okej, czyli farma musi zacząć działać. O, coś może. No to będę musiał kupić nawet. Dobra, ale myślę, że to będzie już odpowiedni moment na zakończenie odcinka. 21 minuta. Dziękuję za oglądanie. No i cześć.